Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Brączek. Cześć, witajcie z tej strony Machasolek. I witamy was bardzo serdecznie na kolejnym odcineczku Od Biedaka do Kozaka. Bardzo serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek do Bolusia. Zapraszam was do łapkowania, do zostawienia subskrypcji oraz dzwoneczka. No i co, jak widzicie, lecimy sobie dalej z naszą budową. W sumie nie wiem, czy można to nazwać jeszcze budową. Teoretycznie jest to bardziej wykop pod budowę obory. Jak widzicie, Bolek już tutaj działa sobie naszą koparą, znaczy nie naszą koparą, wypożyczoną. Wybiera ziemię, natomiast ja dzisiaj będę sobie działał takim oto sprzęcikiem. Troszeczkę wolno nam szło to wybieranie tej ziemi i stwierdziliśmy, że tutaj zadzwonimy do chłopaków, żeby dowieźli nam jeszcze jakiś jeden sprzęcik, którym właśnie będziemy mogli sobie tą ziemię wywozić, i przywieźli nam takiego małego bobkata, także zaraz będziemy ten sprzęt ogarniać. Ale zanim zajmiemy się tutaj wywozem tej ziemi, Boluś, ty sobie tutaj pięknie z tym działaj. Jak widzicie, jeżeli ktoś nie oglądał, a na pewno oglądaliście odcinek poprzedni Bolka, w każdym razie przypomnę, że również ta przyczepa, która jest przy zetorze, jest wypożyczona, nie jest ona naszą własnością. No ale jak sami widzicie, od zeszłego odcinka, właśnie który był nagrywany do Bolka na kanał, udało nam się naprawdę mega dużo tej ziemi stąd wybrać. No i jak widzicie, ta hałda, która jest tutaj wysypana pod wyrównanie właśnie tego terenu, robi się coraz większa. I wydaje mi się, że w kolejnych odcinkach na pewno tutaj ten teren będzie już troszeczkę bardziej wyrównany. No i co, i na pewno będziemy działali sobie też z fundamentami już powoli. Także śledźcie kolejne odcinki, bo naprawdę będzie tutaj z tą oborą działo się dużo. Dobra, ogólnie zanim zaczniemy sobie działać tutaj na budowie, pierwsza rzecz, którą musimy w dzisiejszym odcinku zrobić, to musimy sobie wziąć któryś ciągnik, który jest wolny. Jak widzicie, ogólnie rzodkiew, w sumie co zrobiłem poza odcinkami, bo tego wam jeszcze nie powiedziałem, zasiałem do końca rzodkiew, zasiałem do końca rzepak. Zobaczcie, jak to teraz tutaj pięknie wygląda, jak ten pasek jest zasiany rzodkwią, a reszta jest rzepakiem. Rzepak jeszcze nie wykiełkował, jest aktualnie w fazie kiełkowania, więc no jeszcze się nam tutaj nie pokazał. W każdym bądź razie, bo gdzie tam pobiegłeś do lasu? A pobiegłem, wiesz co, by się załadować, bo żeśmy resetowali ten, nie miałem załadowania. Aha, dobra. W każdym bądź razie, najpierw w dzisiejszym odcinku zawieziemy sobie przyczepę. Gdzie? Jak te dwa ładne czerwone tu stoją na takim zoomku ładnym, tam przyczepa i bobka jeszcze. Nie, najlepsza jest ta łycha wystająca tam na przyczepy, nie? I ona sypie cały czas. W każdym bądź razie, w dzisiejszym odcinku najpierw pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to podczepimy sobie do naszej czwórki przyczepę i zawieziemy tą przyczepę na pole kukurydzy, bo ogólnie dzisiaj, jak sami widzicie, przewinąłem czas, mamy już pierwszy dzień jesieni, więc jest to idealna pora na to, żeby zacząć sobie kosić kukurydzę. I rozmawiałem z sąsiadem przed odcinkiem, sąsiad akurat dzisiaj ma troszeczkę wolnego czasu, w każdym razie ma też trochę swoje roboty, bo ogólnie jestem ogólnie w szoku, że udało mu się mordeczko siano mu po prostu, że trawa mu wyschła, bo ogólnie mamy jesień, a jesienią rzadko się zdarza, żeby trawa wyschła, więc naprawdę jestem w szoku. W każdym razie sąsiad ma troszeczkę swojej roboty, ale znajdzie chwilę właśnie, żeby dzisiaj podjechać nam skosić kukurydzę. Ja powiem w szoku, że na moim odcinku za cholery nie mogłem kopać, a powiem ci, tutaj fajnie, jak sobie teraz wjechałem do środka, mi tak zarobiście kopanie idzie, że jestem w szoku, nie? A no tak widzisz. Zawsze na odcinku, że to nie idzie. No nie, no niestety, tak czasami już bywa. Jedziemy sobie z tą przyczepą do sąsiada, zostawimy w sumie cały zestaw z tego też względu, że... Jezus! O ja pierdzielę, chłopie, Jezus, zawał, nie? Masakra. Jak zapieprzał, chłopnie! W każdym bądź razie, zostawimy przyczepę, potem bierzemy się za robotę tutaj właśnie na naszej budowie, powywozimy sobie troszeczkę jeszcze tej ziemi, no i później ogólnie chciałbym też zacząć żniwa łubinu ogólnie, bo mamy pierwszy dzień jesieni i kukurydza i łubin jest do koszenia. Także chciałbym na pewno troszeczkę łubiny też dzisiaj skosić. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak widzicie, sąsiad już gdzieś tutaj ino buszuje w tej kukurydzy. Nie widzę go jeszcze, ale wjechany ma, także prawdopodobnie jest gdzieś z drugiej strony pola. Nie wiem, czy go tutaj szukać, czy dać sobie spokój. Chyba nie będę raczej biegał po polu. A nie, o Boże, jak sąsiad zapizdża w tej kukurydzy, jestem w szoku teraz. Powiem ci ogólnie, gdzie my kukurydzę będziemy sypać? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia ogólnie, gdzie tą kukurydzę sypać, bo teoretycznie musielibyśmy ją wysypać na gdzieś na klepisko, nie? Czekaj, do sąsiada zawołam. Sąsiad! Cześć sąsiad! Cześć, kurna, cześć, żeś... Cześć. Tema siema. Dzwoniłem do ciebie dosłownie pół godziny temu, ja widzę, ty się festę za robotę wziąłeś. No jo, trzeba skosić. Słuchaj, dasz radę to skosić dzisiaj, czy nie? Jo, no spokojnie. A powiedz mi, w razie czego ja ci tu zostawię czwórkę z przyczepą, to jak tam byś potrzebował, to sobie ją przestawić, gdzieś, nie? Pojemność tej przyczepy jaka jest? Pojemność tej przyczepy? Coś. No 6 ton gdzieś. Albo 6, coś. No to będziemy musieli przyprowadzić chyba jeszcze jedno, wiecie? A czemu? Ja to myślę, że to nie zmieścimy nawet na tych. Prawie 3 tony mam ukruszone.
Ło kurde, to ja ładnie kukury zasypie. Będzie sypać, nie? Sąsiad, w razie czego podejdziesz i albo wiesz co, ja tak gdzieś za 10 minut wtedy przywiozę ci drugą szczepę, dobra, co? Dobra, nie ma problemu. Bo ja ogólnie będę potrzebował przyczepy do łubinu, także zobaczymy co z tego będzie. W razie czego jakbym się nie wyrobił, to przedzwoń tam, jo? No, mam swoją w razie czego, tak więc no, a kurde ty, a w sumie wiesz co, dobrze by było jakbyś na swoją wsypał, jak masz wolną. No to możesz podczepić furkę do niej i przyprowadź mi ją tu. A tam sobie możesz zabrać, wiesz? Gdzie zabrać? No, możesz to zabrać tam na łubin. No ale co myślisz, że na twoją wszystko wejdzie? No ja mam 15 ton. No i nie wiem czy to wejdzie, bo tu jest no trochę kukurydzy. Dobra, słuchaj sąsiad, syp najpierw na tą, zobaczymy co będzie dalej. Syp na tą, dopiero będziemy oglądać. Dobra, i wtedy będziemy myśleć. Dobra, dzięki sąsiad, to tam działaj wtedy, nie? Ja działam sobie. O Jezus Maria, co tu golf robi? No, przywiozłem ci. I wróciłeś z buta? Tak. Ja zapomniałem, że nie ma tego moda, żeby we dwóch posiedzieć. A, dobra, to ja cisnę wtedy z powrotem na gospę i bierzemy się ostro za wywożenie tej ziemi. Ogólnie chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym odcinku zdążyli tą ziemię wywieźć, żeby już tam w tej dziurze nic nie było, ale zobaczymy co z tego będzie. Chociaż powiem wam, że ogólnie we dwóch, jak będziemy sobie tam działać, z tego co się zorientowałem, to w tym bobkacie łyżka ma 2000 litrów, więc raczej powinniśmy to w miarę szybko wywozić. Zresztą zaraz się okaże, także wsiadamy sobie do bobkata i będziemy cisnąć ogólnie. No mam nadzieję, że zdążę sobie dzisiaj jeszcze pokosić troszeczkę tego łubinu. Dobra, ale tu się dziwnie siedzi w środku, nie? Nie mogę się, wiesz, przyzwyczaić, bo tutaj ani kierownicy. Tutaj są tylko te wajchy dziwne. No ale zobaczymy jak to będzie szło. I najgorsze jest w sumie tutaj w tym to, że ja tutaj praktycznie w ogóle nie widzę łyżki, nie? Bo tutaj rama od tego, od ładowarki zasłania mi łyżkę, całkowicie praktycznie, nie? Więc to jest troszeczkę kiepskie, w każdym bądź razie no cieszy mnie to, że chłopaki tutaj pomagają nam i podesłali nam ten drugi sprzęcik, bo dzwoniłem do nich bodajże wczoraj, że potrzebujemy no, jakiegoś większego asortymentu, może nie większego, ale po prostu drugiego sprzętu do wywożenia tej ziemi, bo samą koparą to naprawdę powiem wam, że no nie idzie aż tak szybko, tym bardziej, że tą koparę opanować w sumie to nie jest takie proste, no nie, no tragedia, tutaj w ogóle łyżki nie widzę. A nie wiem, czy nie lepiej by było, jakbym sobie na przykład... Czyli po prostu to tak jest na tych odcinkach, że widzisz, ja miałem koparkę, mi nie szło. Znaczy nie, ja ci powiem tak, z zewnątrz jest bajeczka, nie? Bo z zewnątrz ja wszystko widzę, natomiast najgorzej jest ze środka, bo w środku no ta widoczność niestety, ale w tym bobkacie jest no mega ograniczona. W każdym bądź razie koparą chyba sobie odpuszczę kopanie dzisiaj, bo skoro ty kopałeś na swoim odcinku, no to bez sensu, żebym ja tutaj zanudzał widzów też kopaniem tą koparką. Więc nie wiem czy Bolek, jak ty w ogóle myślisz, czy na kolejny odcinek już będziemy mieli tutaj jakieś fundamenty, coś będziemy działać w tym temacie, czy jednak myślę, zajmiemy... Tak, już coś tam... Wiesz co, mordo, wysiądź i wsiądź, jakbyś mógł. O, elegancko. Ogólnie ja myślę, że w sumie też w swoim odcinku moglibyśmy tutaj pomyśleć nad przywozem jakichś materiałów budowlanych, nie? Tak, o tym właśnie samym pomyślałem, dlatego też prawdopodobnie coś na samym odcinku będzie się już tutaj. Nie wiem czy będziemy sami, no sami raczej ewentualnie gdybyśmy chcieli, no to możemy pojechać po ten materiał przyczepą do belek, nie? Tak, prawdopodobnie bo będzie. Chyba, że zadzwonimy. Albo sąsiada pożyczę i zajmiemy burty, zobaczymy. O, a jaką sąsiada przyczepę? No tą piętnastkę, nie jakby burty zdjął, to tam powinna na długość wejść. Ja ci powiem ogólnie, trochę dużo roboty by było, żeby te burty zdejmować. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak coś to mamy dwie takie przyczepy, więc najwyżej od sąsiada się weźmie drugą i no albo nawet na dwa zestawy się poleci czy coś, nie? Przez sąsiad no, na pewno pomoże. Tak, to będziemy myśleć, bo sąsiad coś gadał, wspominał o kukurydze na kiszonkę, więc nie wiem czy nie będziemy też tam czasami do pomocy mu potrzebni, więc zobaczymy. Zobaczymy jak to naprawdę pójdzie, bo mówię. Nie myślałem jeszcze o odcinku na razie, bo jeszcze ja mam i od zera do nagrania i wszystko, więc to na spokojnie. Ja ci powiem, ta ziemia ciężka, bo kurny bobkatę mi tak szarpie, że jestem aż w szoku, nie? No. Ale fajny ogólnie sprzęcik, ale mega mi się podoba. Ta przyczepa super daje radę. Jestem ciekawy jakby taki sprzęt się sprawował na przykład jakbyśmy mieli jakąś oborę właśnie. Czy taki sprzęt nie byłby fajny do obory? Właśnie do, nie wiem, ja do... powiem ci szczerze, że jak ty właśnie dzisiaj pokazałeś tego bobkata i tak sobie siedzę, myślę, nie? I mówię, kurde, tyle już farming jest, praktycznie 2 lata ponad. A my w ogóle nie testowaliśmy na żadnej serii tych małych bobkatów, które są nawet oryginalne w grze. No to, jako, to jest jako mini ładowarki, nie? Tak, ja teraz ludziom obiecałem, że na posąsiedzku będę miał ładowarkę i w ogóle i nie wiem czy nie zacznę sobie na przykład od takiego bobkata na początek, bo mam taką oborę, w której ja muszę wjechać i praktycznie właśnie potrzebuję no takiej wąskiej łyżki tego wszystkiego, nie? No, dokładnie. Nie, no akurat jeśli chodzi o tego bobkata, to mega fajny i wydaje mi się, że też fajnie by się właśnie sprawował w jakiejś takiej oborze mniejszej, właśnie, no takiej typowo jak my będziemy mieli, nie?
że naprawdę mega fajnie by to wyglądało. W każdym razie, no to jeszcze do postawienia tej obory na pewno trochę czasu minie, bo no nie wydaje mi się, że my tutaj jakoś mega szybko ją postawimy, bo zresztą sami widzicie, że to nie idzie ta robota tak szybko. Moglibyśmy pójść na łatwiznę, ale to nie jest akurat w naszym stylu, że nie wiem, w jeden odcinek postawimy sobie oborę i tyle. A jednak tutaj te akcje takie związane właśnie z tą budową, czy takie wywożenie ziemi, czy później przywożenie materiałów i wiecie, z odcinka na odcinek, jak to będzie się pojawiało coraz więcej, to moim zdaniem to jest naprawdę mega fajne i nadaje takiego klimatu, nie? Dobra, tu sobie zbierzemy. Ale mi się kurna dzisiaj idzie, ja pierdzielę. Co mówisz? Jak mi to dzisiaj idzie, ja w nim którą szczepę wywiozę. No, naprawdę mega fajnie idzie, ja nie wiem, 10 minut prawie minęło, więc ja zaraz będę musiał skoczyć tam do sąsiada. Dobrze, mam tutaj golfa, to podskoczę sobie i w razie czego to najwyżej podstawię tą jego przyczepę, bo wydaje mi się, że no jedną przyczepę powinniśmy sobie zostawić chociaż do tego łubinu na dzisiaj, nie? No tak, jedną na pewno. Bo ja raczej pojadę na ten łubin, ale pojadę chyba na tamten większy kawałek. Na ten nowy kawałek, nie na ten mały tutaj co mamy. No jo, lepiej jedź na nowy. No i prawdopodobnie do kolejnego odcinka raczej będziemy mieli ten łubin skoszony, chyba że u Wolka będziemy sobie jeszcze działać, nie wiem, zobaczymy. Co mamy w tym sezonie do ogarnięcia jeszcze, to no, ogólnie nie mamy dużo, bo zostały nam praktycznie siewy tylko żyta do zasiania, żyto mamy tylko do zasiania. I to bodajże będzie czwarty, piąty dzień, trzeci, czwarty, przepraszam, dzień jesieni, kiedy będziemy musieli to żyto sobie zasiać, także tej roboty no nie zostało nam jakoś super dużo. Ja sobie troszeczkę ściszę mikrofon, bo widzę tutaj, że na czerwono mi w OBS-ie pokazuje. Ale przynajmniej będzie mnie głośno i wyraźnie w dzisiejszym odcinku słychać. Ja sobie jeszcze tutaj kilka łyżek dosypię na tą hałdę tutaj, bo tutaj też jest taka dosyć spora nierówność. Im więcej ziemi, tym lepiej, tym pole będzie tutaj, znaczy pole, miejsce pod budowę tej obory będzie po prostu równiejsze. Jednak będziemy, tak jak Bolek mówił w swoim odcinku, że będziemy na pewno jeździć tutaj często dosyć wokół tej obory, więc no po prostu ten teren tutaj, no chcąc nie chcąc, musi być chociaż w jakimś stopniu równy. Masz kolejną przyczepę zasypane? No. To ci powiem, ładnie ci to idzie, naprawdę dzisiaj, nie? No dzisiaj jest naprawdę petarda. Mówię, kurde, dużo tu dało to wjechanie tu do środka, nie? No, jakby nie było, dlatego troszeczkę Zetor ma ciężko wyjeżdżać stamtąd, bo jednak no kto wywoził ziemię, ten wie, jaką ziemia ma wagę, że jednak nie jest to samo, to nie jest to samo co zboże, więc dobra, widzę, że tutaj jednak z tej strony mi już będzie ciężko nabierać. Jeszcze tym bardziej, że ja kurczę u siebie chciałem na tym panelu to robić, żeby te ruchy były takie płynne, żeby to fajnie wyglądało, jak to zawsze przy ładowaniu belek, czy przy innych takich duperelach, a kurczę dzisiaj na myszce i na klawiaturze to mi tak szybko zarobiście fajnie idzie, że short. Ale jest różnica, nie? Jak się na myszce i właśnie próbuje na myszce, ja. A na tym, na klawiaturze akurat nie znam nawet konfiguracji, które się używa do sterowania właśnie łyżką. Natomiast jeśli chodzi o ładowanie na myszce, dużo łatwiejsze i dużo szybciej to idzie przede wszystkim niż na panelu. Jeśli chodzi o Bobcata, ja tutaj cały czas używam panela, no ale to jest troszeczkę inna robota, nie? Inna sprawa. Bo tutaj praktycznie tak. Manewruję tylko sobie łyżką, nie muszę żadnym żurawiem manewrować, więc to jest całkiem inna robota. Dobra, uda mi się tu nabrać pełną łyżkę, kurde. No, prawie. Nabiorę sobie tutaj teraz jeszcze jedną łyżkę i pocisnę wtedy do sąsiada zobaczyć, co on tam działa i jak to koszenie idzie. Tutaj sąsiad... Dzisiaj wreszcie mi się te podpory przydają, nie? No, żeby ten. Bo wtedy w ogóle nie używałem u siebie. Tutaj sąsiad naprawdę bardzo mnie rozchmurzył pod względem tego, że ta kukurydza naprawdę fajnie sypnie. Ale tam ogólnie to nie był... odzera mordo, więc wiedziałem, że będzie sypało. Tam jest ogólnie bardzo dobry płodozmian, więc... Bo no co to jest? Praktycznie jako ugór, tak? Jako pierwsze było. I teraz jak mamy kukurydzę, to czyli mamy tak, 1,20. No to naprawdę dobrze. Dobra, tu sobie tego Bobcata na razie zostawimy. Cisnę sobie do golfa. Jedziemy zobaczyć, co sąsiad działa. No dzisiaj tak troszeczkę w rozjazdach. No ale mówię, nie chciałem jakiejś tam konkretnej roboty ogarniać, a cieszy mnie to, że ta kukurydza będzie już dzisiaj skoszona, bo też będzie można sobie tam po kukurydzy działać. Na pewno tam leci obornik, nie? Bo po kukurydzy tak, obornik orka, nie? I sobie tak, tam coś... O Jezus Maria, mnie zlagowało dziwnie. Dobra, ciśniemy. Patrzymy, sąsiad już całe pole skoszył. Jezu! To tak cię zatkało, że chyba skosił, co? Nie, bo chciałem powiedzieć, że sąsiad ma całe pole skoszone, ale ci powiem, że... Dwa przejazdy i jeden przejazd i ma koniec. No, pomyślałem. O matko! Ale to idzie. No ale zobacz, że to się zapierdziela, jak masz się obkoszone. No jo, i zobacz, jest tylko praktycznie pół hektara, nie? No zobacz, dwa przejazdy sąsiadowi zostały. Sąsiad pewnie będzie miał w zbiorniku, ty.
Tam jest pełna? No, powiem ci, coś tam sypie. Kurde, nie, no dobra, jednak to pole nie było aż takie duże, żeby tyle sypiało. Jo, my tu się bali, że... Żeśmy się a ile jest, trochę. Ile jest tam na przyczepie? 5800 chyba jest. 5800? To wiesz co, ja... Poczekaj, pogadam z sąsiadem, może on by zostawił na chwilę w zbiorniku, nie? A ja bym pojechał raz, dwa to wysypać, zaraz gdzieś jakieś miejsce ogarniemy na tą kukurydzę, co? Bo tak sąsiad niech dojedzie do końca i wtedy się go zapytam i no. Sąsiad! Aż mordę. Cześć, wydarzy. Sąsiad. Słuchaj, dobry, sąsiad, dobry. Ile masz w zbiorniku, powiedz mi? Już ci mówię. 4,5 tony prawie. O, to aż tak kolorowo nie dało, co? Chociaż no ty, 10 ton prawie. No. Nie, 10 ton, przekroczyło. Więc i tak, i tak bardzo fajnie, bo to tylko pół hektara. Słuchaj, sąsiad, powiedz mi, sprawa do ciebie jest prosta. No. Czy dasz radę na chwilę to zostawić w zbiorniku? Ja bym wtedy raz was skoczył to wysypać. Tutaj zostawię kombajn na polu, tak. Tylko rurę mi otwórz, bo ja nie umiem tego ustrojstwa obsługiwać, dobra? Nie ma problemu. Nie dobra, dzięki. I nie gasz kombajnu, żeby tu ino śliwak chodził, nie? No, jo, wiem. Dobra, dzięki. Dobra, oczko. No, elegancko. O, sąsiad już ma zestaw do siana kosu przygotowany. Także będzie sobie zgrabiał na pewno. Już ma zgrabione nawet trochę, kurde. To sąsiad, sąsiad robotę sobie przerwał, żeby nam tutaj pomóc. No ale gitara, dobra, golfa sobie na razie tutaj zostawimy. Raczej nie powinien nikt go ukraść. No i co, mordo, gdzie sypiemy tą kukurydzę, powiedz mi? Wiesz co, się zastanawiam i to bardzo. Ta przyczepa, powiem ci, będzie nam bardzo potrzebna? No do soi. Łubin? Nie zmieścimy na jedną. Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Oj. Czekaj, bo powinno pisać potencjalny. To na 800? No dobra, ale i tak muszę sąsiada opróżnić. A. No właśnie, no ogólnie, to jest to. No ogólnie, ci szczerze, że może i by się cały łubin zmieścił na jedną przyczepę. Więc dobra, jedź, dawaj tu do świń. Czekaj. No ja myślałem, żeby w tą drugie wrota do świń wysypać to, nie? Tak, ja tu już ten, już ogarniam. Tylko, że ja nie wiem, czy ja tu cofnę, potrzebuję tego. Stręcz farmera? Czekaj, potrzebuję, nie, wiaderka. Bo tu jest, co to jest? Bardziej wiaderko. O Jezus, a co to jest wysypane tu? Przężyto? Owiec chyba. Nie, to jest przężyto, mordo. Jeszcze została resztka jakaś. Dobra, to dobrze, jakbyś złapał się za drugie wiadro. A gdzie jest? Gdzieś powinien poszukać, to zardzewniałe. Akurat sypiem tym świniokom. A kiedy jest kukurydza do sprzedaży? Kurde, zimą. Zobacz, bo może... Zimą. Tu jest drugie wiadro, mordo. Wiesz co? Albo zimą, trzeci, czwarty dzień. Albo trzeci dzień... Ty! Kurde, trzeci dzień lata jeszcze jest kukurydza do sprzedaży. To git. Dobra, ty. Tu masz wiadro, mordo, jak coś. Gdzie? O kurde, Boże. To jest. Nie, na MP to jest porażka, nie? Tymi rzeczami. Ej, bo ja gdzie taki... jest wiadro? Drugie, no kurwa, dobra, ja nie zrobię, bo mi się kręci wiadro samo. Dobra, sobie taczkę sobie podstawię i... Zaraz na taczkę. I do taczki to syp. Do taczki nasypiemy. No właśnie to samo chciałem ci powiedzieć, żebyś to zrobił. Może tobie nie będzie kręcić, bo umie... Ja pierdziałem masakrę, umie 360 to sobie wali, nie? Co to nie chce? Ja kurwa. No jest, mówię, na singlu to jeszcze, znaczy na singlu, na hoście to jeszcze idzie to ogarnąć, nie? Ja pierdzielę, tu nie nadążam przyczep odwozić, stary. Ty czaj, że idealnie mi tej ziemi starczy, żeby tu wyrównać ten teren, który my chcemy właśnie tu na pastwisko i w ogóle? Ty mordeczka, przyjdziesz mi pomóc cofnąć? Tak, już idę. Dobra. Nie wiem, czemu dziwne takie lagi mam, jak mam full kreski na TS-ie. Nie mam pojęcia czemu. Dobra. Link mi nagle spróbujemy sobie cofnąć. Dobra. Trochę po życie zasiane, po rzepoku zasianym, ale... Dobra, możesz cofać, tylko tu uważaj na ten. Dobra, możesz powolutku się łamać, jo. Tylko też ja mam ciebie tak, że normalnie ci mnie na 2 sekundy zasunę gitara. Dobra, teraz możesz powolutku już właśnie się naprostowywać. Dobra, weź sobie ten, wypracuj się. Dobra, i tak idealnie. Idealnie tak możesz cię cisnąć. No i teraz się prostuj już. Bo zaraz czekaj, bo zahaczysz chyba. Muszę szybciej się zacząć prostować. Dawaj na luzie. Dobra, ja ci krzyknę, jakbyś miał gdzieś przypiarniczyć, to od razu idę na hamulcu nogę trzymaj. Tak, to cały czas idealnie prosto. Ale kamerka mi się trzęsie, nie? Dawaj. Jak kręcę kierownicą, chłopie, to cały monitor lata na wszystkie strony. Dawaj. Czekaj, wyprostuję trochę. Mordo, na którą stronę sypać do tyłu? Ty, wiesz co, właśnie tak sobie myślę, że ty mógłbyś ją skrzywić do prawej, żebyśmy na lewo mogli tu na ścianę chyba dupnąć może, co?
Okej. Okay. Ty, ja sobie tak myślę, wiesz co my mogli zrobić, stary? Ty mogłeś od gospy wjechać, o. I wywinąć tam. To już nie ma, no, albo od tej strony mogłeś wjechać i wywinąć, nie? Na luzie. Ale dobra, no i łam, ja łam, 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 łam. Dobra, petarda, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, jeszcze kawałek, no jeszcze. Węże masz podłączone do kipowania? Jo. Czekaj, na którą tu jest? E, gitara jest na tą stronę. Dobra. Mogę sypać? Na lewo i jazda. Dobra, petarda. Wysypało ją! Ja. Dobra, wtedy elegancko. Jedź, jedź, jedź opróżnię. Ja ci powiem sąsiada. Tak, opróżnię sąsiada, nie? No. Tylko że... Ja wjadę ci może na Ubin, czyli chcesz jechać. Nie wiem, jakichś dziwnych lagów dostałem. No ja mam, ja miałem też, więc... Ale chłopie, mnie zacina normalnie, jakby mi, nie wiem... No to tak, to tak samo jak jedno u mnie. Jakby ale mi, ja mam... wiesz co, jakby mi miejsca na dysku brakowało, nie wiem o co chodzi. W każdym bądź razie, słuchaj, jadę, możesz zawieźć już jedną przyczepę na Ubin, tam na tamten kawałek, nie? Ja jadę raz dwa sąsiada opróżnię i zostawię tą kukurydzę na razie jeszcze ja na przyczepie, nie? To najwyżej, jak będzie trzeba. Jeżeli, tak. Jeżeli będzie potrzebna druga przyczepa, to najwyżej się kibnie, ale może nie będzie potrzebna, także zobaczymy. Dobra, ja już biorę zetora i jadę. Masakra. Nie czekaj 60. Kupię normalnie na sekundę mnie zatrzymuje. No, to samo ja miałem jak ty jechałeś i myślałem, że to przez lagi internetowe, ale to czyli to u ciebie coś jest i dlatego. To co by u mnie było? Nie mam pojęcia. Nie, nie masz kodowania przeciążonego ani... Nie, nic mi nie wyskakuje. Dobra. Cyk. Dobra. Zestaw tu zostawię wtedy, co? Na razie. Wrócę tak. Golfem. Cyk, do golfika i ciśniemy. Kurde, stary, nie mogę... Wałka odpiąć, nic nie mogę zrobić. A po co ty chcesz wałek odpinać? No bo chciałem... 60 nie mam wolnej. No ale przecież to nie możesz wałka, nie, przecież mamy wywalone manualne odczepianie. Ach, ja pierdolę, przyzwyczajenie jebane. Stary, ja stoję, klikam, tu wszystko, nie mogę nic zrobić. Zapomniałem. Musieliśmy wyrzucić sobie, bo sąsiad nie mógł podpiąć tego. O Jezu, sam się w środku wyskoczył z garażu. Aj, sorry, nie słyszałem cię, że wjeżdżasz. Ale poświe tam chyba wsteczny wrzuciłeś, co? Nie. Człowieku, kurwa, bizon to oświecony cały. Dobra, cyk do bizona i lecimy na ten Ubin, trochę chociaż sobie pokosimy jeszcze dzisiaj. Oczywiście, w sumie, gdzie jest wózek do bizona, do headera? Tutaj we wiacie obok. Wiesz co, ja nie będę składał się, bez sensu, raz dwa sobie przeskoczę. Nie. Bo w sumie, ja na ten Ubin, mordo, dojadę polnymi? Na Ubin? Nie, no nie, czekaj. No nie, tutaj no co? Pojedziesz, moment, tu pojedziesz, tu przelecisz, ale tu chyba przez las nie masz przejazdu, no tu kukurydza jest i tu leśna by się przyda dróżka, no niestety, musiałbyś tak, lecieć polną i później przez dwa pola sąsiada, które są, jeden ma wykoszone, a drugi trawa nieurośnięta, więc no dałoby radę. Dobra, zapierdziela, bo trochę się cykam, wiesz, jechać asfaltem, bo to jednak sami widzicie, jak ci kierowcy tutaj jeżdżą. To jednak wolę sobie przeskoczyć przez te dwa pola sąsiada, jak i tak tam nie masz nic zasiane. I teraz dojedziesz i skręć w lewo. No. Przy Łubinie w prawo. Tam jest chyba dróżka, czekaj. Nie, tam jest płotek, nie ma drogi. Aha, to przez pole wykoszone sąsiada. I za naszym Łubinem jedziesz i przez pole wykoszone sąsiada do dróżki. Dziwnie, że ta droga w ogóle nie ten, nie przechodzi. I później jak dojedziesz do lasu, to będziesz miał pole sąsiada. Tam jest, tam możesz śmiało przejechać i później przez trawę i będziesz na polu. Ale mam człowieku urwania, nie? Nie wiedziałem czegoś takiego jeszcze. Dobra, jadę tędy, zobaczymy, gdzieś tutaj dojadę. Tam widzę jakąś ambonę, więc to raczej będzie gdzieś tam chyba. No mówię, jak widzisz lasek, jak będziesz widział przy lasku, przy polu, ja jestem po twojej prawicy jak coś. Czekaj, tu na drogę wjadę, ale tu jest dziwnie ta droga zrobiona w ogóle, ty. Jo. I na tej, mówię, jak dojedziesz do lasku, jak się lasek zacznie, wtedy kręcisz w prawo. Ja już czekam na polu na ciebie. Tu przy tym, przed lasem? Tak, przed lasem kręcisz w prawo i jedziesz, jedź sobie przy miedzy. Jak się tylko lasek znowu skończy, to kręcisz w lewo. W lewo, dobra, już patrzę na mapę mniej więcej. A, i tu jest trawa, jo, łąka. Jo. No i gitara, i przynajmniej nie musieliśmy jechać asfaltem. No ciekawy jestem, czy uda nam się zmieścić. Wolałbym, żebyśmy nie zmieścili tego na jedną przyczepę, bo zawsze im więcej, tym lepiej. Tym bardziej, że stoją niby naprawdę... 4 coś to jest opcjonalne, ale to jest 1,20, więc to da ponad piątkę. Ponad piątkę i tam prawie dwójkę, no to masz siódemkę, nie? 7 ton?
No, tak gdzieś no około 7, ponad 7. Około 20 tysięcy powinniśmy śmiało za ten Lubin dostać, nie? Więc naprawdę fajne pieniążki. No i do końca odcinka już sobie dzisiaj pokosimy ten Lubin, bo jednak chciałbym go skosić jak najwięcej, żeby później po prostu nie było za dużo nadrabiania poza odcinkami. Bo tak jak Bolek mówił, prawdopodobnie w przyszłym odcinku będziemy mieli naprawdę kupę roboty. Więc jeśli chodzi o to, to na pewno będę się starał tutaj, żeby może, no może raczej nie zdążę całego pola, ale w razie czego najwyżej skończy się chociaż trochę poza odcinkiem. Tutaj widzę jakiś sąsiad po lewej stronie, też ma kukurydzę już do koszenia. No to już jest tak czas, jeszcze ogólnie ziemniaki nam zostały, nie? Do wykopania. Także, no ale te ziemniaki zawsze na sam koniec, więc... No, ziemniaki na koniec teoretycznie... No teoretycznie nie, no ziemniaki się kopie w realu się kopie przed kukurydzą, nie? No zależy jakie. No zależy, no my mamy akurat późne, w tym sezonie późną odmianę, to akurat nie ma co się przejmować. Późno ludzie kopali ziemniaki, więc luz, co tam jest? Akurat to ziemniakami... To kukurydza mieli na ziarno. No ziemniakami akurat się nie przejmuję, bo po prostu wykopiemy sobie na koniec, a spokojnie zbierzemy już po wszystkich pracach innych. No i teraz praktycznie jak będziemy mieli już ten lubin skoszony, no to zostaną nam tylko prace pożniwne. Typowo właśnie będziemy na pewno działać sobie z obornikiem. Jak wiecie, zawieźliśmy jedną przyczepę w tym sezonie słomy do sąsiada, więc tego obornika od sąsiada też na pewno troszeczkę dostaniemy. No i na pewno jakieś poplony też pójdą, nie? Tam gdzie będą miały iść jakieś wiosenne zboża, to tam na pewno będziemy mieli zasiany poplon. Z wapnem akurat w tym sezonie no dobrze wyszło, bo praktycznie nigdzie nie mamy do rozsiania wapna. No nigdzie nie mamy, nie? Już no teraz nie. Ewentualnie chyba, ten mały kawałek chyba, po łubinie. Chyba, że bo tu tutaj... będzie coś chciało, to ja. A ten kawałek, który ja teraz koszę? Weź zerknij, czy on zatem nie chce. Bo to jest nowy kawałek, ja nie wiem, czy to tak nie jest, że po pierwszych żniwach się sieje właśnie wapno. No, nie? Przynajmniej mi nie pokazuje, więc... No to nie, no to jeśli chodzi o wapno w tym sezonie, to naprawdę no tylko jedno pole mieliśmy wapnowane, więc... Więc naprawdę z jednej strony spoko, bo nie wydamy pieniędzy na wapno. Natomiast z drugiej strony trochę kiepsko, bo jednak ta akcja wapnowanie, no fajna akcja. Ale za to w przyszłym sezonie będzie troszeczkę wapna do siania, bo wtedy już na pewno te pola wskoczą, które nie wskoczyły w tym sezonie do wapienka. No ale obornik, gnojowice raczej nie będziemy rozlewać, no bo nie mamy skąd. Obornik, jakieś talerzowania, siania poplonu, to na pewno jeszcze w tym sezonie tutaj zobaczycie. No i oczywiście musimy zasiać sobie żyto, które będziemy siali, nie pamiętam gdzie. Chyba na tym polu aktualnie, gdzie ja jestem teraz. Mamy małe już rozpisane. No, ty robiłeś rozpiskę, mordeczko. Więc gdzieś na pewno powinieneśmy mieć. Wydaje mi się, że myśmy się umawiali tak, że tutaj żyto właśnie będziemy siali. Żyto, łubin. A dobra, mam rzepak. Dobra, mam wszystko. Co ty chcesz, żyto gdzie mamy? No. Piątka i dwójka. Piątka i dwójka? Czyli ty co? A, po łubinie wszystko. Ale dziewiątka i dwójka. Po łubinie żyto. Tak, dziewiątka i dwójka. A, ja zrozumiałem piątka. No, po łubinie mamy na żyto akurat, no. Także tego żyta w przyszłym sezonie nie będzie dużo. Także tej słomy też na pewno będzie mniej. Ogólnie tych zbóż ale będzie... Ale pszenica przecież będzie. No, pszenica będzie na tym długim kawałku. I pszenżyto będzie prawdopodobnie tam po ziemniakach chyba, tak? No zależy co sobie jeszcze, czy kupimy jakieś pole, czy nie kupimy. Mamy chęć na pole, ale to nam mówi. Na razie ruszyła obora, więc tym się... Tutaj. Jeśli chodzi o pieniądze, to ma 70 tysięcy na koncie, więc naprawdę fajne pieniądze. Wydaje mi się, że... Bardzo dużo za zimę będzie kasy. Ja bym ogólnie, właśnie tak jak mówisz, że za zimę będzie dużo pieniędzy i ogólnie bym pomyślał właśnie, jeśli chodzi o to pole, to na wiosnę właśnie, nie? Tak, no tak gadaliśmy, że na wiosnę, bo będzie zboża można tam zasiać, więc zasiejemy zboża. Więc akurat nie, jeśli chodzi o to... Nie, przygoda dzisiaj u ciebie leci. Nie, ja mam spink elegancki. Jo? Naprawdę. No, sakra, ja nie wiem co jest, bobka to nie mogę ogarnąć. Ciekawe jak Thanosowi idzie. Jeśli chodzi o to, no Thanos bardzo ładnie skosił pole kukurydzy, więc nie ma co narzekać. No miejmy nadzieję, że mu nie reaguje. Jeśli chodzi o to, to akurat dzisiaj internecik chodzi mi naprawdę super, więc nie powinno być tam jakichś większych problemów. Ewentualnie gdzieś tam może jakiś, nie wiem, jakaś kartka na kablu usiadła i czy orzeł dzięcioł na przykład i po prostu szarpie tym kablem i internet jest troszeczkę gorszy, nie? Dobra, ja mam pierwszy pełen zbiornik. Ładnie. A objechałem w sumie nawet nie dałem rady dwa razy objechać dookoła. Ja już się nie mogę rekorda doczekać, nie? No ja też. Trzeba pamiętać, żeby te pieniążki kurczę odkładać właśnie na niego, żeby na żniwa mu, żeby można było go już wziąć. No zależy ile będziemy chcieli wydać na tego rekorda, ale wydaje mi się, że te
60-70 tysięcy to z góra. Myślę, że 50 tysięcy gdzieś musimy szykować, żeby dołożyć, no powiem tak. Do, jak sprzedamy ten kombajn plus 50 tysięcy, tak? No. Tak, obstałem, że coś koło tego trzeba będzie szykować. To ja jestem akurat tego samego zdania, więc... Troszeczkę się wykosztujemy, no, no ale kombajn będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda tutaj na tej serii. Dobra, sypiemy. 60 to sobie zostawimy. Ty już masz tam pusto? No zaraz będę miał, jakby... Gdyby nie lag, to pewnie już bym miał, ale jak czasami bobka zaciśnie, to potrafię się znaleźć na rzepaku. Dobra, poczekamy aż się wysypie. Tu ino kurna zdążyłby 3 papierosy spalić w czasie, kiedy ten kombajn wysypuje, więc z tego względu właśnie też nie mogę się doczekać rekorda tutaj na tej serii, nie? Kiedy no będziemy... zmienimy na coś wydajniejszego, nie? No jakby nie było ten rekord, no troszeczkę nam tutaj na pewno pomoże, nie? No. Moim zdaniem będzie dużo wydajniejszy, jeśli chodzi o porównanie właśnie z rekorda z tym bizonem, którego mamy aktualnie. No ale taki dobry stan bizona, akurat to wydaje mi się, że te 3 dychy powinniśmy za niego dostać z headerem i z wózkiem. Jak 25 dostaniemy, to będzie skupić. W tym sezonie jeszcze zobaczył sąsiada, ile jeździł. No ale ino, kurde, bezawaryjnie, zobacz. No, ciekawe, czy nie będzie tak, że bizon będzie nam się sra, że nam się bizon zesra. Mam nadzieję, że nie. Ogólnie też się zastanawiałem, fajnie, bardzo fajnie na tej serii by wyglądał Forshaj, ale to jest właśnie ból, że fajnego Forshaja do farminga nie ma. No nie ma. Są Forshaje. Znaczy jest fajny, nawet zrobiony teksturowo, ale on ma takie błędy, że to jest porażka. A znaczy jest typowo Forshaj zrobiony, ale też bez żadnych skryptów, bez niczego, nie? No. Więc tutaj jeśli chodzi o to, to akurat no niestety, ale chcemy tutaj jakoś taki fajny, dopracowany kombajn, a wiem, że te rekordy, które są aktualnie do farminga, to naprawdę są mega dopracowane. Bo miałem okazję już na nim pograć, więc wiem po prostu, co to jest. A później na pewno po rekordzie już będziemy zastanawiali się nad jakimś większym kombajnem, wtedy już będziemy na pewno łączyli pola. No ale na razie nie ma co wybiegać tak daleko w przyszłość, bo obstawiam, że ten rekordzik z nami tutaj na pewno długo zostanie. Może nie aż tak długo jak. Może nie aż tak długo jak ten tutaj bizon był, bo ten bizon jest od samego początku. Ale na pewno długo z nami będzie. Jak tam mordeczko? Wykop zrobiony? Już ostatni, tak, czyszczę tutaj. No to bajeczka. Naprawdę spoko. No mega fajnie, że udało się ogarnąć to. Więc prawdopodobnie teraz zostanie tylko utwardzenie tego terenu tam. Troszeczkę będzie trzeba tej ziemi tam pospychać, wyrównać, utwardzić. No i wtedy już możemy brać się za fundamenty pod tą oborę. No nie mogę, naprawdę nie mogę się doczekać, nie, jak ta obora tutaj będzie. Ja też, tym bardziej. Bo trzeba dokupić sobie sprzęty do sianokosów. To już będzie takie fajnie wtedy, nie? Ale tak, ci powiem, fajnie, bo cieszę się, że nie mieliśmy tych krów od samego początku, nie? Nie, bo na każdej serii się tak robi, a tu coś innego. Naprawdę ta seria akurat na to zasługuje, żeby tu robić takie rzeczy jak tutaj budowa, tej obory, to wszystko. Tak jak było na odbizona do Lekcjona, to mi się akurat bardzo z tym kojarzy tutaj, nie? No, to akurat prawda. Bo tam też inne wykopy robiłeś, przecież kopara była i wszystko, nie? O. Ale troszeczkę ogólnie to, powiem tylko ci... Tylko tam lepiej było, bo to wiesz, było na singla, nie? To no. Jest o wiele łatwiejsze niż tu, bo tutaj teraz co... Będzie się to wiązało z tym, że musimy praktycznie co odcinek pobierać 500 mega ponad, bo musimy pobierać mapę. Czy wiesz, mi akurat to tam nie robi żadnego problemu praktycznie. Gorzej ma nas. Ja ogólnie ci powiem, że dosyć duże straty mamy w tym łubinie. Bo tutaj... Ale co tam jest? Przyszły dziki, czy co? Taki dosyć konkretny, duży plac na środku pola jest i tutaj jest drugi, taki mniejszy jeszcze. Dobra. Pięknie, wyczyszczone. No to bajeczka. Tak się można bawić. Ja tak patrzę, kurde, czy ja mam na pewno te cienie włączone? Jo, no mam. Ja się pytałem cię. Jo, bo ja akurat jestem tak przyzwyczajony, że zawsze po wejściu na serwer te cienie sobie włączam, więc akurat z tym... No ja też. ...żadnego problemu nie mam, nie? Dobra, przejedziemy sobie jeszcze raz. Kurde, ci powiem, 5 ton. Tak jak ty mówiłeś, że ile tutaj pokazywało na tym polu? 4 coś, tak? Na to piątkę powinno lekko dać. Piątkę na pewno, bo... Piątka będzie po dwóch zbiornikach już, a drugi zbiornik tutaj na pewno będzie ukoszony. Więc będzie około 5,5 do 6 ton z tego jednego pola. No i wtedy tam ten jeden zbiornik, który na pewno uda nam się ukosić na drugim polu, to ci powiem 7-8 ton łubinu powinniśmy ukosić w tym sezonie, nie? Kurde, ładnie tu jest, no.
Ładzie 60 w cimie postawił. Może w biegu się wysypimy. Tak, tylko wtedy od tamtego końca jak się obróca, nie? No i wtedy sobie zakończymy odcinek, jak mam ponad 30 minut grubo, więc... Trzeba potankować znowu, bo 60 już na oparę. No Bizon dokosi w tym sezonie bezproblemowo. No jeszcze, wiesz, jeszcze trzeba się liczyć z tym, że rekorda będziemy musieli na pewno zakupić sobie z przystawką do kukurydzy, nie? Tak, to też. Więc to też jakby nie było, będzie dodatkowy koszt, który będziemy musieli oczywiście ponieść. No ale taki rekord, ja ci powiem, nie, ja już widzę tego rekorda w tej kukurydzy z tyłu u nas za domem, nie? No, w takiej złocistej kukurydzy, to normalnie, ja wam powiem, że to kurde, takich rzeczy się nie można doczekać jak gwiazdki, kurde, co roku, nie? Naprawdę, to są takie... No to już obora będzie stała. Jo. To są, wiecie, takie przełomowe momenty w tych seriach. I jak człowiek się naprawdę mega wkręci w tą serię, to takie momenty są naprawdę mega fajne, nie? Dobra, i no sypiemy. Jadę 7-8. 8 około. Więc na tyle mogę sobie ustawić. I akurat powinniśmy zdążyć to wysypać, zanim dojedziemy do końca. Mam nadzieję. Ogólnie też dużo ludzi nam pisało, żebyśmy zrobili, znaczy dużo, było kilka komentarzy, żebyśmy zrobili remont tego Bizona, nie? Tego naszego. Że wiesz, dodać kabinę itd. Nie opłaca się wkładać pieniędzy w niego. No nie, no to ja akurat jestem tego samego zdania, nie? Że to jest... Wolę doinwestować kolejnego Bizona i... I mieć coś nowego na serii, nie? Tak. To jest akurat prawda. Mordeczko, bo zaraz za burtę wyle sypie się. Właśnie jeszcze widzę, bo raz jechałeś 7, raz teraz jedziesz 8 i... Ja ci powiem, że ledwo wysypuje, nie? Procenty zamiast spadać to rosną. Lampaski się ślizgają. Łańcuchy pękają. Tu jak widzicie, po drugiej stronie jeszcze mamy małą kupę obornika, więc to na pewno też wykorzystamy sobie właśnie tutaj na to pole po łubinie. Dobra, cyk, myk, fuch. Wysypiemy sobie do końca i skoczymy sobie jeszcze zobaczyć tylko, jak tam wygląda ta dziura już po wywiezieniu tej ziemi całej. Mogę mordo tam i zobaczyć, czy nie? Tak, możesz, no. Dobrze. To nie ma problemu. Dobra, tylko 60 sobie zgasimy. A w sumie! A nie, 60 nie zjeżdżam. Dobra, przecież jeszcze tutaj jest do koszenia. Jedna przyczepa mordeczko na pewno nie starczy, soi. Tak, teraz patrzę. No to na to pole to kozak. Znaczy na tamto pole może starczy, ale ogólnie mówię, że nie starczy. No. No, powiem ci, że... Dziura konkretna, nie? O. No mega fajnie to wygląda, jeszcze wszystko wyrównać i... No jest troszeczkę roboty tu jeszcze, ale jak sami widzicie, no i tak budowa jest zaczęta. Kurde, no to najważniej... wygląda, zombie. No, to może kupimy sobie taką, co? Nie, no, w szoku jestem. Będziemy belki nią ładować, mordo. Tak, ty, ale wiesz, do czego to by było fajne? Do ładowania wapna, nie, do wapna. Do wapna też, taką łychę byś zarobał, ale do obornika to już w ogóle, nie? No. Zajebista sprawa, ci powiem. Nogi, krowy się zmieszczą, wszystko. To by można było pomyśleć, nie? Suborex wejdzie. Dach byśmy w chlewni otworzyli i górą byśmy obornik wyciągali od świn. Jo, ja tu mogę podnieść ten dach, ty kubelki byś nawrzucał. Boże, ile zimnioka jeszcze. Dobra, mordeczki, jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek do Bolka. Dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć!